Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Może od takich malutkich podstaw, co nam będzie potrzebne do programowania. Będzie potrzebny do programowania boksik. Tu mamy takiego boksa. Schemacik teraz. Ja tutaj sobie jeszcze dorobiłem stabilizator. Znaczy, bo to był boks do USA tego. Jazu. Do Jezusku. Przerobiłem go sobie, wybrałem tutaj jeszcze jeden scalak, tam był z bramkami scalak, jakiś HC, tutaj go mam, 7404N. Schematik, według tego schematu, zobaczymy czy ten boksik zadziała, tu mamy stabilizator zasilania tego układu na układzie MAX 232N, dokładnie, końcówka. Podchodząc do takiego radia, co musimy najpierw ściągnąć, że tak powiem, na komputer. Co będzie nam potrzebne? Taki boksik, ten kabelek właśnie. Będzie nam potrzebny komputer z gniazdem RS232, czyli COM-em. Obojętnie jaki to nie będzie COM, aby miał COM pierwszy wolny. Potem będzie nam potrzebne dwa programy. Żeby rozblokować te radio do praktycznie całych jego możliwości, czyli od 1600 bodajże kiloherców do 29700, potrzebujemy mieć programik o nazwie, tego już ICOM nie wypuszcza, ponieważ to już to było hakowane, że tak powiem, przez tu grupę krótkofalowców, żeby to rozblokować. I zaraz wam powiem dokładnie, co to jest za programik. A programikiem jest do M710, bez literek żadnych na końcu. EX1726.exe. Taki programik pod DOS-em musimy sobie ściągnąć. On się tutaj rozpakuje, tu już ma kilka takich komórek pamięci. Nie wiem, czy to widać, czy nie. O! Tu mamy na górze program, tu mamy już, ja sobie tutaj M710, tutaj ICF-a ściągnąłem po prostu z tego radia. Jest to moja początkowa wersja konfiguracji tego radia, bo już sobie tutaj w nim trochę pogrzebałem. Dobra, no to co, to może zaczynamy. Żeby odpalić to na komputerze z Windowsem 7, musimy jeszcze do tego drugi programik, czyli DOSBox. Odpalimy sobie DOSBoxa i teraz tak. Ten program, który ściągnęliśmy wcześniej, który chcemy w DOSBoxie odpalić, musimy sobie go wrzucić w katalog, tak jak tu u mnie DOS. Ja sobie nazwałem, tak to może być równie dobrze, prosto na jakimś tam dysku, DOS Files. I teraz tak. I on jest na dysku C. No ale żeby przejść w tym DOSie na dysk C, słuchajcie, nie możemy. Okej, nie mamy przypisanego tego dysku, czyli musimy sobie zamontować dysk C. Ale nie chcę całego dysku montować, tylko chcę sobie ten katalog, który DOS Files, którym mamy te katalogi, sobie go zamontować. Czyli zrobimy w ten sposób, że napiszemy sobie komendę myounit spacja c dwukropek slash ukośnik w lewą stronę, nie będzie. No i nasz katalog się nazywa DOS Files. DOS Files. Małe i duże litery są po prostu potrzebne, uwzględniane. Enter. Drive C jest zamontowany w twoim lokalnym folderze dyrektory. No, w twoim lokalnym folderze. Dobra. Przechodzimy do dysku C. C dwukropek. Jak widzicie, już można. No to teraz zrobimy tak. Dir. Co my mamy w tym katalogu? I mamy tu w tym katalogu, wrzuciliśmy sobie
ten program do tego radia, czyli X1726. Wpisujemy X1726. Można dopisać .exe, ale niekoniecznie, ponieważ to odpalamy pod Windowsem 7 w DOSBoxie. On ma już takie skróty. Słuchajcie, odpalił się programik. Żeby wejść do jakiegokolwiek menu z tego programu, ja tego wam nie mogę powiększyć, bo to jest okno DOSowe, czyli 640x480, tak? Linii. Musimy wcisnąć sobie na klawiaturze Escape. I tu mamy na górze menu. Menu naszego programu do klonowania tego radia. Następnym krokiem tak. Musimy podłączyć się boksem, czyli tym boksem ze schematu do naszego radia. Czyli jednym słowem tak robimy. Podłączamy sobie zasilanie. Musimy się upewnić. Ja tutaj żadnej dziutki nie zrobiłem, że tutaj zasilanie, także musimy sobie się upewnić. Słuchajcie, czy to zasilanie mamy na stole. Tu ma być na nóżce 16 w boksie równo 5 V ze stabilizatora. Mamy. O, 5,06 nawet. Dobra. Mamy. No to jeśli mamy, no to podłączamy naszego boksa do złącza transceivera z napisem, z opisem klone. To jest jack monofoniczny 3,5 mm. Klon. Okej. Okay. Dobra. Kurczę, sprawdźmy, czy to się nic nam nie rozpięło. Jeszcze raz sprawdźmy sobie zasilanie. Słuchajcie tego boksa, bo to mogło. Teraz przestajemy, że tak powiem, chuchać nawet na to. No dobra, mamy. Mamy zasilanie. Sprawdziliśmy zasilanie. Miernik niepotrzebny. No i dobra, i teraz tak, co robimy dalej w programie? W programie musimy w tym boksie. Nie w tym programie, wychodzimy jeszcze raz z tego programu, musimy w DOSBoxie, w programie DOSBox. Ja tu myszko, co ja tu chcę myszko zrobić? Ja tu myszko nic nie zrobię, słuchajcie. Files, wychodzimy do DOSa, jesteśmy w DOSie. Musimy kom pierwszy przypisać. To jest przypisać go, otworzyć, żeby DOSBox używał Windowsowego koma. Czyli tak, menadżer urządzeń. Na początku sobie sprawdźmy, jakie mamy. Mam kom 1. Właściwości. Ustawienia portu. I słuchajcie, 4800. Liczba bodów, bajtów na sekundę. Spowalniamy te tempo, ponieważ będziemy się posługiwać jednym przewodem do połączenia się z transceiverem. Kom pierwszy mamy. No dobra, o, fajnie, mamy kom pierwszy. Tu jeszcze nic nam nie wykryło, tylko grunżem mamy ten kom pierwszy. To już jest bardzo dobrze. No to wpisujemy sobie taką małą komendę. Serial. Równe. Co my mamy? Serial 1 równe. Co mamy zrobić? Włączyć. Direct. Serial. Spacja. Przenosimy go teraz na port koma w Windowsie. Realport. Dwukropek. Kom. 1. OK, Enter, poszło. Mamy dalej C, dwukropek. No dobra. Dir, komenda dir, to przeglądamy, co mamy na dysku, czyli X. Nigdy nie mogę zapamiętać tego pliku. X1726. Odpalamy teraz to. OK, programik się odpalił. Escape'em do górnego menu. Włączymy radio. Dobra, włączyło się nam radiejko. Coś tu szumi na wyświetlaczu sieczka po dawnym właścicielu. Znaczy nie wiem po kim tu w ogóle. Jest coś tu napisane. No dobra, to robimy dalej.
Przede wszystkim tak, co musimy zrobić? Sklonować chcemy, czyli najpierw musimy zapisać, co mamy w radiu, żeby potem się nie motać i żeby to było zapisane. Ustawiamy sobie najpierw port, czyli klonę, zakładka klon, RS232, port pierwszy. Bo tak mieliśmy port w komputerze. I teraz zapisujemy PC do transceivera, czyli strzałka w lewo do PC. Transceiver PC. Zobaczcie, co tu się robi na wyświetlaczu. Upany. Cała się kaszuje nam praktycznie wszystko, znaczy się kaszuje. Się zgrywa wszystkie bloki naszego IPROMa w radiu. Tylko zdążyło piknąć. O, i już mamy, słuchajcie, już mamy dostęp. No to teraz tak, co robimy? Wchodzimy sobie tutaj screen z strzałeczkami i ustawiamy sobie modę. Ten przycisk modę na radiu będzie nam służył. Co my tu mamy? O, mamy, słuchajcie, wszystko powłączane, bo ja tutaj wcześniej powłączałem. Mamy możliwość LSB. Słuchajcie, włączyłem. Na pewno wyłączymy sobie PSK, niech będzie, A1 to jest CFU. CW niech sobie będzie, bo to zawęży nam filtr, chociaż te radio tego nie obsługuje. Czyli robimy tutaj disable. OK. I zobaczcie, w drugiej zakładce też już mamy disable, czyli CW A1A nie mamy. Może wytłumaczę tak, J3R, J3E. To jest modulacja jednowstęgowa, niekoniecznie LSB, grunt, że z wyciętą falą nośną. I ona tu nam odpowiada za USB. USB. No dobra. R3E jest to jedna wstęga z falą nośną. To coś nowego. Nie, to są dwie wstęgi z wyciętą falą nośną, czyli DSB, R3E, to jest fala DSB modulacja, H3E, no to już jest ze wszystkim, słuchajcie, czyli nasz AM, zwykły AM, LSB włączony, J2B, wyłączamy go, bo to jest modulacja cyfrowa, jednowstęgowa. To nam do niczego tu nie będzie potrzebne. PSK jest naszą modulacją. To tutaj te radio tego nawet nie obsługuje, to co tutaj jest, także disable. OK. PSK zostaje i LSB zostaje, USB zostaje, DSB i AM. No dobra, mamy te modulacje, słuchajcie. Robimy escape, klonę, wklepmy sobie to teraz do radia od razu. Po każdej zmianie zapisujmy sobie w radiu. Czyli z PC na transceiver. PC do transceivera. Idzie. Słuchajcie, tu postęp idzie, tutaj klonowanie idzie. I zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli good, klonę. Bardzo dobry napis. Nie tylko napis. I teraz tak. Ustawmy sobie od razu kanał częstotliwości. Czyli wchodzimy sobie w user channel. OK. Niech odczyta. Pięknie, ślicznie. No to teraz tak. Pierwszego kanału, zerowego kanału nie możemy ruszyć, bo to jest ten przycisk. Tym przyciskiem odpalamy, to jest radio morskie, odpalamy alarm na 2,182 kHz i tak samo tutaj tego nie zmieniamy. To jest kanał 0. Resztę mamy kanałów na pokrętle. Dobra, to czyli jako jedynkę ustawimy sobie 80. No to teraz tak, enter i tutaj sobie tak kasujemy to wszystko, co mamy tu napisane. Wszystko oczywiście.
3700:000. Odbiór. RX, DX i jaka modulacja musimy wpisać. Następny kanał to jest nadawanie tego samego kanału, czyli 3700 w tej samej, nic tutaj się nie zmienia. OK. I modulacja LSB. OK. I nazwiemy nazwę wyświetlaną na wyświetlaczu, komentarz. Na przykład napiszemy tak. 80M. Będzie 80M na wyświetlaczu. No i spróbujmy sobie teraz to wrzucić do transceivera. Oczywiście poszedł trading. Za każdym razem całą pamięć niestety nie operujemy się na jednej komórce, tylko całą pamięć IEPROM musimy threshować. EEPROM, nie IEPROM. Pamięć kasowalną. Żeby dało się przebudować jedną komórkę. No dobra, good plan. No i teraz zobaczmy, czy faktycznie mamy taki kanał. Musimy wyłączyć radio. Włączyć radio. Patrzcie, LSB, 80 metry. Częstotliwość 3700, LSB. RX. Zobaczmy, czy coś słychać. Czy to naprawdę jest LSB? Może gdzieś tu Polacy będą. Na razie gwizdy, świzdy. Mamy, proszę bardzo, LSB. Łamane Wiktor Echo 2. Strefa druga. Zone 2. I akurat komunikat czwartkowy. Stacja o takim znaku aktywnie pracuje na 160 metrów emisją ST8. Teraz zróbmy tak, żeby ten szum troszeczkę zlikwidować, to pokażę wam, jaką fajną funkcję on ma. Czyli funkcję RX RF Gain. Słabiej go słychać, nie? AGC? Lepiej go słychać. Gain, rozkręciłem wszystkie szumy z miasta. Wszystkie szumy z miasta. AGC. Czasami opłaca się troszeczkę skrócić naszą antenę, słuchajcie. Znaczy skrócić gain. Nawet do pięciu go zniosę w tej chwili, czyli... INB filtr. Teraz następna funkcja. Taka prosta. Dimeter. Ściemnia się. Się rozjaśnia. O, zobaczcie. Działa. Następna funkcja. TX. Power. Przy jedynce te radio ma 15 W QRP. Przy dwójce ma 50 W. Przy trójce ma 100 W. A przy czwórce nie ma, ponieważ to jest pasmo 80 metrów w tej chwili i nie możemy sobie tego przystawić na więcej. Teraz zaprogramujemy za chwilkę kanał na częstotliwości 160 metrów i będziemy mieli funkcję do czwóreczki. A wiecie dlaczego?
bo na falach średnich te radio ma 200 watów. Dobra, to by było na tyle, ja pozdrawiam, dzięki wielkie, w następnym odcinku resztę funkcji, jak wklepać z klawiaturki kolejne kanały, jak przestawić raster przestrajania naszego odbiornika. Dobra, posłuchamy sobie jeszcze komunikatu.